Mój referat dotyczy takich kwestii, które są powiedzmy pobocznie związane z tym tematem głównym reprywatyzacji i stosunku sektora prywatnego, sektora publicznego, bowiem jako prawnik zajmuję się kwestiami norm prawnych i tego, jak one funkcjonują. I masy prawa ogólnie dzieli się w tradycji historycznej na takie dwie masy. Masę prawa prywatnego i masę prawa publicznego. I masa prawa publicznego to jest taka, która zajmuje się, można powiedzieć skrótowo, wykonywaniem władzy przez państwo albo przez inne władze nad człowiekiem. Natomiast masa prawa prywatnego to taka, która się zajmuje wykonywaniem uprawnień w ramach ludzkiej autonomii, swobody woli, swobody umów, tego jak my chcemy sami o sobie decydować. Oczywiście znajdują się w tym podziale pewne też wyjątki. Na przykład każdy z nas jak dorastał, to wie, że miał nad sobą albo rodzica, albo opiekuna, którzy wykonywali nad nią jakąś tam władzę. Co prawda nie było to wykonywanie władzy poprzez środki takie, jak stosuje państwo, ale to było na przykład danie klapsa w pupę, prawda, czy użycie ostrzejszego sformułowania. Nadal jednak to są stosunki pomiędzy osobami, byśmy powiedzieli, prywatnymi, czyli należą do prawa prywatnego. Tradycyjnie przyjmuje się, że stosunki pomiędzy, powiedzmy, wewnątrz organizacji publicznych są regulowane na podstawie norm prawa publicznego, prawa administracyjnego. Natomiast można zaobserwować pewną tendencję, że normy prawa prywatnego coraz bardziej wkraczają w regulacje stosunków pomiędzy osobami prawa publicznego. Jednym z takich, byśmy powiedzieli, najbardziej normalnych zjawisk jest regulowanie stosunków pomiędzy państwem a jednostkami samorządu terytorialnego, gdzie bardzo często chociażby stosuje się pożyczki, gdzie dochodzi do przepływów finansowych i to jest regulowane stosunkami prywatnoprawnymi. Natomiast co ciekawe, tutaj też państwo stosuje takie, można powiedzieć, techniki, jak chociażby użycie takiego instrumentu jak weksel, gdzie wójt gminy zaciągający pożyczkę podpisuje weksel, który jest kojarzony typowo jednak z takim obrotem kupieckim, może bardziej nawet z takim międzywojennym obrotem kupieckim, który znamy chociażby z tego skeczu, gdzie Goldberg dzwoni do Rapaporta i rozmawiają o wekslu, prawda? Więc tego typu jakby skrajne stosowanie instrumentów prywatnoprawnych pomiędzy jednostkami, których istotą jest jednak wykonywanie władzy wykonawczej. Natomiast, proszę państwa, to są takie, można powiedzieć, rzeczy, które są naturalne dla nas. Natomiast jak przypominamy sobie, co robiliśmy 31 grudnia 2016 roku, to prawdopodobnie znakomita większość z nas, zwłaszcza pod koniec dnia, witała nadchodzący rok 2017. Ja pamiętam to, gdy spoglądałem w niebo na fajerwerki, to pomyślałem sobie, no właśnie weszło w życie 71 ustaw i 215 rozporządzeń. Także wśród tych ustaw weszło w życie kilka ustaw, które w sposób znaczący zreformowały zasady, w jaki sposób postępujemy z mieniem państwowym. Między innymi weszła także ustawa o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, zasady zarządzania mieniem państwowym oraz kilka innych ustaw dotyczących tego tematu, których nie będę wymieniał. I skupię się tutaj tylko na kilku kwestiach, bo ja zdaję sobie sprawę z tego, że stoję pomiędzy państwem a obiadem, więc nie chcę za bardzo tutaj w szczegóły wchodzić. Natomiast kilka ciekawych rzeczy przywołam, jeśli chodzi o ustawę o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. Urząd powstał w
1 stycznia bieżącego roku, jednakże niejako jako następca prawny prokuratorii generalnej Skarbu Państwa. Natomiast zyskał kilka ciekawych kompetencji. Przede wszystkim prezes prokuratorii stał się centralnym organem administracji rządowej i zyskał taką kompetencję, która polega na wkraczaniu w niektóre kompetencje władzy sądowniczej. Jedną z takich widocznych uprawnień jest uprawnienie do tego, aby wskazywać, kto jest uprawniony do reprezentowania Skarbu Państwa w danym postępowaniu. To jest istotna kompetencja, która warunkuje to, czy możemy mieć do czynienia z ważnością postępowania, czy może postępowanie będzie nieważne. Tradycyjnie od roku 1965 co najmniej jest to kompetencja sądu, aby oznaczać właściwą jednostkę. Teraz ta kompetencja została podzielona pomiędzy władzę wykonawczą a władzę sądowniczą. Następny taki element, który jest w mojej ocenie interesujący, to jest element, który polega na wprowadzeniu sądu polubownego przy prokuratorii generalnej. I to jest sąd polubowny, który ma dosyć interesującą konstrukcję, bowiem sąd polubowny zazwyczaj w takim tradycyjnym znaczeniu polega na tym, że strony sporu umawiają się albo zanim spór powstaje, albo jak już spór powstanie, że no, dziękują władzy sądowniczej za rozstrzyganie tego sporu, ale poddadzą spór pod rozstrzygnięcie sądu polubownego. Natomiast w ustawie o prokuratorii mamy taki ustawowe porozumienie o tym, że spór może zostać poddany sądowi polubownemu i to ustawowe porozumienie dotyczy wszystkich jednostek prawa publicznego, czyli powiedzmy Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz spółek z większościowym udziałem Skarbu Państwa. To rodzi dosyć istotne konsekwencje, albowiem temat powiedzmy konfliktu interesów, który może ewentualnie powstać, to jest temat, który jest w prawoznawstwie wałkowany od dosyć długiego czasu. Między innymi Amerykanie też się tym tematem zajmowali w ramach tak zwanej koncepcji chińskiego muru, który jest odróżniany od wielkiego chińskiego muru w tym, że polegał na tym, że w jednej kancelarii prawnej mogły być prowadzone, jedna kancelaria prawna mogła wykonywać zastępstwo procesowe, czy w ogóle reprezentować obie strony sporu. W Polsce jest to nieetyczne, jeżeli prawnik by obsługiwał jedną i drugą stronę sporu. W Stanach Zjednoczonych dopuszczano, że jeżeli nie dochodzi do mieszania się informacji, to znaczy prawnicy z kancelarii, którzy obsługują męża i prawnicy z kancelarii, którzy obsługują żonę w sporze rozwodowym, nie rozmawiają ze sobą, nie korzystają z tych samych komputerów, nie wymieniają pomiędzy sobą korespondencji, to jest to dopuszczalne. I niestety w 2004 roku, no niestety, może istety, Amerykanie wycofali się z tej koncepcji, natomiast okazuje się, że w związku z wejściem ustawy o prokuratorii generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, my też będziemy musieli się tą koncepcją zająć, bowiem okazuje się, że instytucjonalny pełnomocnik, instytucjonalna kancelaria prawna państwa ma jednocześnie kompetencje do tego, żeby zarówno rozstrzygać spory i reprezentować w sporach sądowych między stronami, które są w sporze, ale muszą korzystać z tejże kancelarii państwowej, albo także będą mieli kompetencje do tego, żeby rozstrzygać jako sąd polubowny spory pomiędzy nimi. Nie chcę tutaj przytaczać zbyt jeszcze wielu rzeczy, które są do powiedzenia, także jeżeli Państwo mają pytania, to ja chętnie na nie odpowiem. I bardzo Państwu dziękuję za uwagę.